Dzień dobry, ja nazywam się Szymon Chałupka i cieszę się bardzo, że możemy się dzisiaj spotkać w takich specyficznych okolicznościach, ale wierzę, że wszystkie takie właśnie rzeczy, których nie możemy przewidzieć, dają nam nowe doświadczenia i będziemy mocniejsi w przyszłości, a szukanie jakichś takich nowych doświadczeń w życiu to jest całkiem fajna i ciekawa sprawa. Ja sobie pozwolę przedstawić się na samym początku. Szymon Chałupka buduje największy w Polsce kanał. Filmujemy na YouTubie, jeżeli chodzi o naukę, na naukę o robieniu filmów. A sam jakby zajmuję się tworzeniem filmów już od ponad 7 lat. Buduję całe swoje doświadczenie, całą swoją wiedzę w oparciu o praktykę. No i staram się dzielić tą wiedzą od ponad 3 lat już na YouTubie zupełnie za darmo, więc gdzieś tam zachęcam do tego, jeżeli zainteresujecie się tematem. Budowanie filmów dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ za pomocą filmu możemy opowiadać ciekawe historie, niesamowite. Możemy je utrwalić i możemy zadbać o to, żeby ten film przetrwał i możemy do tych chwil wracać. Tych chwil możemy utrwalać dzisiaj bardzo dużo, ponieważ mamy dostęp do technologii przeróżnej, aparaty, kamery, ale też przede wszystkim telefony z funkcją zapisu nagrań. I to powoduje, że czasem niektórzy z was chcieliby czegoś więcej. W sensie macie ten telefon, czasem robicie jakieś rzeczy, chcielibyście robić coś ambitniej. Macie być może jakąś wymyśloną historię, ale nie do końca zdajecie sobie sprawę z tego, jak za pomocą tego telefonu możecie zrealizować ten film. Więc ja dzisiaj będę starał się bardziej skupiać na przekazaniu takiej wam wiedzy, którą możecie wykorzystać już teraz, biorąc swój telefon i możecie działać. Bardzo jest ważne to, żeby nauczyć się różnych formatów. Dlaczego? Ponieważ my możemy wymyślić sobie jakąś historię, ale musimy też wiedzieć, że ta historia powinna być umiejscowiona w jakimś formacie. Dlatego musimy wiedzieć, czy w tym naszym filmie ma występować sam na przykład obraz połączony z jakąś muzyką. Tutaj możemy wzorować się chociażby na teledyska, w sensie stworzyć jakiś teledysk, bo to jest jedna z takich form audiowizualnych, z których możemy korzystać. Teledyski mają to do siebie, że dają nam absolutną dowolność, jeżeli chodzi o realizację, ponieważ jakby my realizujemy coś pod muzykę jakiegoś artysty i nie musimy skupiać się chociażby na dialogach pomiędzy postacią, czy czasem monologach postaci. Pokazujemy stricte obraz, który opowiada jakąś tam historię. No i to też powoduje, że jeżeli nie możemy czegoś powiedzieć w scenie, która trwa na przykład 10 sekund, a nasz odbiorca jedyne co widzi to rozmawiającą parę i on nie słyszy, nie wie o czym oni mówią, to też powoduje, że zaczyna nam się robić gorąco w cudzysłowie i musimy zadbać o to, żeby ten nasz widz to wszystko zrozumiał, więc teledyski nie są też najłatwiejszą formą do realizacji. Możemy też realizować filmy oczywiście za pomocą obrazu, wizji połączonej z dźwiękiem z mikrofonów. Pamiętajcie, że nawet niektórzy mówią, ja też zaryzykuję tym stwierdzeniem, że to jest bardzo ważne, żeby dźwięk nawet był lepszy w cudzysłowie, bo lepszy oznacza bardzo wiele rzeczy, ale żeby przede wszystkim było słychać rozmowy bohaterów, żeby przede wszystkim było słychać wyselekcjonowane dźwięki, które my chcemy, żeby było słychać, a nie tak, że czasem zdarza się, że słychać jakby jakieś otoczenie, które nie wpływa na żadną emocję i nic nie mówi naszemu odbiorcy, a nie słychać chociażby ludzi, którzy rozmawiają, tak, to będzie bardziej denerwowało, więc warto też o to zadbać i spróbować jakiś tam dorwać mikrofon zewnętrzny, który sobie wepniecie w swój sprzęt, bo tak jak mówię, fonia, czyli to, co słyszymy, jest bardzo, bardzo istotną częścią filmu, jest nawet momentami ważniejsza niż wizja. Wprowadzę tutaj, słuchajcie, dwa pojęcia, które warto jest znać. A-roll i B-roll. Możemy to w zasadzie przetłumaczyć na język polski, czyli
w naszym slangu mówimy na to setki. Setki robimy w momencie, kiedy nagrywamy osobę, która się wypowiada. Bardzo często możecie zauważyć to w jakichś dokumentalnych formatach. Są przeróżne dokumentalne filmy, które coś dokumentują i one właśnie są zlepkiem tak zwanych takich setek, A-roli, połączonych z przebitkami, czyli B-rolami. Jeżeli gdzieś tam teraz śledzicie mocniej trendy, jeżeli chodzi o robienie filmów, przynajmniej na YouTubie, to powstało w ogóle jakby osobny taki format, osobne takie zagadnienie, właśnie jak B-roll, czyli ludzie potrafią przez 2, 2,5 minuty, przez 3 minuty maksymalnie skupiać się tylko jakby na tych przebitkach, łączą różne przebitki, opowiadając też przeróżne historie i jakby tam skupiają się na tej maksymalnie wizualnej części, żeby przejścia pomiędzy ujęciami były bardzo płynne, często dodają coś w programie, więc warto, myślę, zainteresować się tym tematem. Niemniej jednak, dlaczego to jest istotne, żeby w ogóle odróżniać A-roll od B-roll? Ponieważ to jest taka podstawa budowania filmów, które są oparte, powiedzmy, o te wypowiedzi i jakieś tam przebitki. Wypowiedź, czyli ta setka A-roll, ma przekazywać jakby jakąkolwiek narrację, a B-roll ma tą narrację podkreślać. Dla przykładu, jeżeli ja opowiadam o zielonej trawie, to warto by było podczas opowiadania o tej zielonej trawie przez na przykład 35 sekund pokazać, jak ona wygląda, w jakim ona jest otoczeniu, jakiej jest wysokości i spróbować jak najlepiej ją ująć. Za pomocą różnych narzędzi i różnej wiedzy będziemy mogli pokazywać te takie przebitki lepiej lub gorzej. Jaka to będzie wiedza? No to posłuchajcie. Więc zacznijmy, słuchajcie, od zasady 180 stopni. To jest bardzo istotna zasada, która jest od samego początku, że tak powiem, kina stosowana. Stosujemy tą zasadę zawsze w tych sytuacjach, kiedy pokazujemy dialog pomiędzy dwoma osobami, co najmniej pomiędzy dwoma osobami. Jeżeli pokazujemy jedną osobę, to nie musimy aż tak bardzo skupiać się na zasadzie 180 stopni. Jeszcze przed tymi wszystkimi zasadami pamiętajcie, że zasady musicie znać, ale nie oznacza w filmie przynajmniej, że musicie je zawsze z nich jakby korzystać. Możemy czasem je świadomie, możemy się tych zasad pozbyć, możemy je świadomie złamać po to, żeby być może na przykład wywrzeć jakąś negatywną emocję u naszego widza. I zasadą 180 stopni właśnie tak jest, że jeżeli nieświadomie ją złamiecie, to wprowadzicie swojego widza w zakłopotanie i nie będzie widział, co się stanęło w tym momencie. Więc pokrótce, zasada 180 stopni polega na tym, że musicie wyobrazić sobie teraz taką niewidzialną ścianę. Ta ściana znajduje się, powiedzmy, zaraz za moimi barkami. Ona występuje tutaj. Jeżeli pokazujemy jakąkolwiek scenę, gdzie mamy dwie osoby i te dwie osoby rozmawiają ze sobą, co najmniej dwie osoby, to zasada ta mówi nam o tym, żeby tej niewidocznej ściany, żeby za tą ścianę nie umiejscowić przypadkiem kamery. Czyli wszystkie ujęcia, które będziemy pokazywać, powinny dziać się po jednej stronie tej ściany. Czyli mógłbym umiejscowić kamerę tutaj, ta, która mnie teraz nagrywa, mógłbym umiejscowić ją tutaj, mógłbym umiejscowić ją tutaj, ale gdybym przeszedł za tą drugą stronę tej niewidzialnej ściany, to niestety złamałbym tą zasadę. Co to spowoduje? Spowoduje to u naszego widza, że jeżeli będziemy przebijać obraz na przykład z tej kamery na drugą kamerę, to on będzie zdezorientowany, ponieważ tło nie będzie się mu zgadzało. Czyli najnormalniej na świecie nie będzie wiedział, nasz widz, w sensie czy nasz bohater jest dalej w tym samym miejscu, w którym był, czy on już zmienił to miejsce i nie będzie nasza podświadomość w stanie tego zidentyfikować tak naprawdę. Więc warto jest o tym pamiętać, żeby tej zasady na samych początkach nie łamać.
A kiedy ją łamiemy? No łamiemy ją wtedy, kiedy właśnie chcemy wywrzeć jakieś takie dziwne wrażenie w naszym widzu. Czyli na przykład, nie wiem, mamy jakiś dialog i ten dialog potoczył się, powiedzmy, fatalnie, jest jakaś kłótnia i w pewnym momencie na przykład świadomie przebijamy te dwa obrazki, czyli z jednej kamery przerzucamy obraz na drugą, która jest już przebiła tą oś 180 stopni, w sensie tą zasadę już złamaliśmy, po to, żeby naszego widza właśnie wprowadzić z jakąś taką dezorientację. Bardzo istotna zasada. Kolejna zasada, bardzo prosta, to zasada trójpodziału obrazu, czyli dzielimy sobie nasz obraz na takie trzy segmenty, po 33% każdy i tak naprawdę umiejscowimy naszą postać w tak zwanych mocnych punktach. Te punkty teraz wyświetlają się na ekranie. Generalnie dążymy do tego, żeby jeżeli na przykład nagrywamy jakąkolwiek głowę, jakąś tam postać, jakąś twarz, to żeby umiejscowić ją właśnie gdzieś na tych mocnych punktach, ponieważ jakby nasze ludzkie oko, jeżeli gdzieś tam pokazujemy postać, nie korzystając z innych zasad kompozycyjnych, to nasze ludzkie oko nie za bardzo lubi te ujęcia, kiedy mamy postać w środku. Więc warto jest tą postać troszeczkę przesunąć na prawą bądź lewą część kadru i starać się tego trzymać. No i właśnie mówiłem przed chwilą o kompozycji obrazu. Taką podstawową zasadą komponowania obrazu, czyli jakby stworzenia odpowiedniego kadru, żeby on coś przenosił, to są tak zwane linie wiodące. Linie wiodące, pokrótce, to są takie linie, które w kadrze od razu widać i które mają spowodować, żeby ten kadr nie był płaski, żeby on nas gdzieś tam nas wciągał. Ja zawsze podaję taki najbardziej prosty przykład, czyli przykład, że możemy na przykład stworzyć ujęcie na tory kolejowe, na przykład od boku i będzie wtedy bardzo płasko, ale jeżeli przejdziemy troszeczkę bardziej pod kąt i będziemy filmować tory jakby wzdłuż, pokażemy jakby jakąś taką przestrzeń, to właśnie to są te linie wiodące, bo one z automatu się nam wytworzą w kadrze. Generalnie, żeby zrozumieć jak najbardziej tą zasadę i starać się tych linii wiodących szukać, dobry jakby kadr z taką linią wiodącą, to będzie zawsze taki kadr, w który będziecie mogli wpisać sobie trójkąt. Spróbujcie poszukać jakichś takich ujęć, spróbujcie zrobić coś typowo na płasko, przesuńcie się troszeczkę bardziej pod kąt i zaraz z automatu zaczniecie zauważać, że powstają nam te linie wiodące, to będzie już naprawdę ok. Następną bardzo ważną sprawą to będzie pozycja kamery względem linii oczu. Tutaj rozróżniamy jakby trzy pozycje. Pierwsza to będzie kamera umiejscowiona nad linią oczu naszego bohatera. Sorry, ale mi tutaj zawiewa. Wtedy pokazujemy naszego bohatera w świetle, w sensie pokazujemy naszego bohatera, że jest troszeczkę gorszy od naszego widza, czyli nasz widz może sobie pomyśleć, że ta osoba jest troszeczkę słabsza. Warto pokazywać jakieś charaktery, które po prostu są gdzieś tam słabsze emocjonalnie w waszym filmie, albo które zostały przez coś skrzywdzone, właśnie delikatnie umiejscowić tą kamerę wyżej. Wtedy ta postać troszeczkę nam się zmniejsza, no i my też jakby patrzymy na nią bardziej z góry. Kolejne umiejscowienie będzie na linii oczu. To jest takie bardzo normalne, bardzo neutralne umiejscowienie, więc jeżeli nie chcecie, że tak powiem, używać tej metody do podkreślenia emocji w waszym filmie, no to umiejscowienie tej kamery powinno być na linii oczu. Ostatnie, jak się pewnie domyślacie, to będzie umiejscowienie tej kamery pod linią oczu. Wtedy wywyższamy naszą postać, naszego bohatera najnormalniej na świecie. Czyli jeżeli mamy jakąś postać, która jest, nie wiem, władcza, ma taką cechę charakteru w waszym filmie, że ktoś jest władczy, albo po prostu jest, nie wiem, bardzo ważny, bardzo istotny, to możemy właśnie podbić go, umiejscowimy wtedy tą kamerę poniżej jego linii oczu. No i teraz słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby starać się jednak w tym
no nie ukrywajmy się, jakby dwuwymiarowym obrazku szukać brył, brył 3D po to, żeby ten obraz był ciekawszy. Jest takie pojęcie, z którym być może się spotkacie, czyli tak zwany płaski obraz, to my właśnie staramy raczej się szukać jakiejś trójwymiarowości w naszym kadrze. Pomoże nam oczywiście pomogą nam te linie wiodące, pomoże nam chociażby zasada tego trójpodziału, ale też bardzo ważną częścią będzie tak zwana głębia. Głębi, bardzo ciężko będzie wam głębię obrazu uzyskać za pomocą telefonów, chyba że wasz telefon zbliżycie do jakiegoś elementu, no ale nie jesteśmy w stanie pociągnąć całego filmu, robiąc wszystko w takim planie detalicznym. O planach będę mówił za chwilę. Więc jeżeli macie tylko możliwość dołożenia jakiejkolwiek optyki, chociażby do waszego telefonu, są jakieś takie modyfikacje, a najlepiej, żebyście po prostu mieli sprzęt z wymienną optyką, to wtedy będziecie minimalnie chociaż w stanie zapewnić sobie głębię ostrości. Głębia ostrości oczywiście jest uzależniona od wielu rzeczy związanych jakby z samą konstrukcją obiektywu. Ja teraz skupię się na samej roli głębi w opowiadaniu historii obrazem. Przede wszystkim będzie to odcięcie elementów od tła, będzie to spełniało taką funkcję, żeby zwrócić uwagę naszego widza na to, na co chcemy zwrócić uwagę. Jeżeli mamy na stoliku rozsypane dużo elementów, a my chcemy pokazać jeden z tych elementów, to właśnie za pomocą głębi ostrości będziemy odcinać ten jeden element od całej reszty. No i właśnie mówiłem o tym szukaniu brył. Za pomocą głębi możemy też te bryły pokazywać. Wyobraźcie sobie ujęcie na jakąkolwiek twarz. Jeżeli nie skorzystamy z głębi ostrości, to ta twarz prawdopodobnie będzie dosyć płaska. Niemniej jednak, jeżeli dorzucimy tą głębię ostrości, to przez to, że gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna ta twarz nam się rozmywać, to nasze ludzkie oko interpretuje to już w sposób taki, że widzi jakąś taką bryłę, ponieważ jest w stanie oszacować, gdzie mniej więcej są jakieś załamania i tak dalej. No i teraz przejdę do takiego szybkiego omówienia planów, które musicie znać. Zacznę od takich najbliższych planów, które nazywamy detalami. No i tak naprawdę za pomocą detalu możemy pokazać to, co dla naszego widza nie jest do końca widoczne bardzo często w szerszych planach. Więc po prostu pokazujemy tym, chociażby nie wiem, jeżeli ktoś czyta książkę, to pokazujemy być może nazwę tej książki, jeżeli na przykład bierze ją z półki, jeżeli to jest istotne, albo jeżeli przewraca już później kartki, to pokazujemy na detalu bliżej te kartki, żeby podkreślić na przykład, że jest tych kartek dużo, albo właśnie w drugą stronę, żeby podkreślić, że tych kartek jest mało. Następny plan możemy nazwać zbliżeniem. Będzie to taki plan, gdzie twarz naszego bohatera będzie szczelnie wypełniała ten kadr od góry do dołu. Tym kadrem pokazujemy najczęściej emocje na twarzy naszego bohatera, jakieś detale, które dzieją się na twarzy i właśnie możemy w fajny sposób połączyć te dwa ujęcia, gdzie mamy plan ze zbliżeniem, gdzie widać, jak na przykład komuś chodzi tak zwana powieka i możemy przebić to na detal, żeby podkreślić, żeby pokazać, jak na przykład nasza postać jest zdenerwowana, bo na przykład dowiedziała się, że nie ma jej ulubionego soku marchwiowego w sklepie. Półzbliżenie to jest ważne w przypadku realizacji ujęć A-roll, tak zwanych setek, o których już powinniście coś wiedzieć. Pokazujemy postać tak naprawdę od głowy do mniej więcej linii piersi, albo delikatnie pod piersiami, albo delikatnie nad. To jest bardzo takie umowne. To jest takie podstawowe ujęcie do pokazywania dosyć neutralnie naszej postaci i też starajcie się w taki sposób z niego korzystać. Plan średni będzie troszeczkę szerszy od pół zbliżenia. Te dwa ujęcia bardzo fajnie działają, jeżeli chcemy na przykład zadbać o to, żeby nasza wypowiedź była płynna, to możemy w bardzo prosty sposób, tak jak ja cały czas gdzieś tutaj w tym materiale, przybliżać w momencie, kiedy na przykład nasza postać gdzieś tam mówi, zatnie się, popełnia jakiś błąd, zaczyna jakby dalej gdzieś ciągnąć myśl, my chcemy to ukryć, to kryjemy właśnie tnąc te ujęcie i robiąc przeskok na przykład z tego planu średniego na pół zbliżenie. Następnie mamy tak zwany plan amerykański. Generalnie w tym planie pokazujemy osoby do kolan. Bardzo często wykorzystujemy te ujęcie, gdy chcemy pokazać na przykład grupę osób, która ze sobą rozmawia i w taki sposób też wam polecam z tego planu korzystać.
Następnie mamy plan ogólny i pełny. To będą takie plany, ja nazywam informacyjne. Za pomocą tych planów będziemy pokazywać różne emocje, informacje dla naszego odbiorcy, czyli gdzie postacie się znajdują, czy w jakiejś dużej przestrzeni, a właśnie może w troszeczkę mniejszej przestrzeni, czy ta przestrzeń jest w ogóle istotna, jak ona wygląda, po prostu, żeby nasz widz wiedział, w jakiej przestrzeni w ogóle to wszystko jakby się odbywa. No i ostatni plan to będzie plan tak zwany total, pokazujący już bardzo szeroko. To jest taki plan, który w pewnym momencie może wywołać takie zakłopotanie, ponieważ ilość szczegółów jest ogromna. W sensie pokazujemy coś tak szeroko, że nasz widz może widzieć wiele rzeczy i nad wieloma rzeczami się zastanawiać, biorąc pod uwagę, że może będziecie pokazywać to jakiś tam dłuższy czas. Więc warto tak dosyć bezpiecznie podchodzić do tego ujęcia, żeby też nie przesadzić. No i słuchajcie, jeżeli jakby zastosujecie się do tych wszystkich zasad, jeżeli je poznacie i świadomie będziecie z nich korzystać, to gwarantuję wam, że wasze filmy będą zrozumiałe, bo to jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby o te filmy jednak zadbać, żeby wasz widz je zrozumiał i żeby wiedział, co w tych filmach się w ogóle dzieje i za pomocą właśnie tych chociażby planów, czy za pomocą tych podstawowych zasad, zapewniam was, że będziecie w stanie w ogóle dostarczyć tą historię waszemu widzowi w sposób komfortowy. Dziękuję. Dziękuję za to, że byliście. Wierzę, że ta wiedza jest dla was przydatna. Jeżeli chcecie rozwijać się bardziej, to zapraszam do mnie na kanał Filmujemy. No i co? Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.